Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym powiedzieć Państwu, że wpadła mi teraz taka myśl do głowy, takie ciekawe, myślę, porównanie, taka ciekawa analiza i chciałbym się z Państwem nią podzielić. Chciałbym porównać osobę będącą ofiarą hejtu, ofiarą stalkingu z naszą ukochaną ojczyzną Polską. Wbrew pozorom, można by zapytać, co ma wspólnego stalking, coraz bardziej znany, no, coraz bardziej znany, coraz częściej stosowany z tego powodu, ponieważ jest trudno sprawców stalkingu złapać, nękania internetowego. Co ma wspólnego z dziejami naszego narodu? Ma bardzo dużo. Chodzi o umysł osobisty i o tak zwany umysł kolektywny, czyli można by powiedzieć, żeby tak nie używać jakichś dziwnych słów, chodzi o kulturę danego państwa, tradycję danego państwa, pewny taki sposób postrzegania rzeczywistości. Wiadomo, że są pewne narody, które są bardziej wesołe niż inne. Są pewne narody, które są bardziej mordercze od innych. Na początku chciałbym Państwu powiedzieć, że w jaki sposób i co to jest przede wszystkim stalking? Ja już Państwu wiele razy o tym mówiłem, ale myślę, że nigdy za wiele. Muszą Państwo wiedzieć, co to jest, jak się przed tym bronić. Będzie też fajna książka, którą z Panem Rotholcem napiszemy. Właściwie już jest sporo jej napisane, natomiast no czekamy jeszcze na jakby taką naprawdę deser, żebyśmy mogli głównego bohatera, no bohaterów, umieścić na okładce tylko zakrytymi oczkami, także to jeszcze troszeczkę będzie trzeba poczekać, ale no, myślę, że chyba będzie warto, ponieważ myślę, że na ten temat wiemy dużo, dużo więcej, na pewno ja wiem dużo więcej niż te wszystkie książki tych coachów, którzy piszą o hejcie. Oni są dobrzy w swoje klocki, ale nikt nie przeżył i nie wyciągnął takich wniosków jak ja. No ale dobra, no chociaż mam się czym pochwalić. Jedni się chwalą, że dużo zarabiają, inni, że są przystojni, trzeci, że mają na koncie 2000 dziewczyn. Ja się chwalę tym, że jestem od 11 ponad już lat ofiarą stalkingu. No, przynajmniej czymś się mogę pochwalić. Szanowni Państwo, co tu dużo gadać, wiecie Państwo, że pewien pan Sławek, doktor Sławek, jest moim stalkerem od 11 lat. Jest też stalkerem innych osób, ale z tego co wiem, to te osoby pouciekały z internetu, no po prostu skapitulowały, to już była taka wojna, wklejał ich dane osobiste w publiczne miejsca, już ludzie nie chcieli mieć z wariatem nic wspólnego, no ja niestety nie mogę uciec z internetu, ponieważ lubię tu przebywać i nie widzę żadnego powodu, żeby ktoś mnie stąd wygonił. Ale teraz przejdźmy do tematu. Co to jest stalking? Powiem Państwu w bardzo dużym skrócie. Jest to pisanie na czyjś temat oszczerstw, najczęściej kłamliwych. Dlaczego mówię, że nie zawsze? Czasami jest to coś, co wydaje się prawdą, ale jest przekręceniem prawdy. W moim przypadku, oprócz bezustannych oskarżeń o to, że jestem złodziejem, okradam ludzi, manipuluję ludźmi, tworzę sektę, wykorzystuję ludzi, są jeszcze takie różne rzeczy przekręcane, na przykład biorą jakieś moje zdjęcia na motocyklu, mówią, że mam IBS, że przecież mówiłem, że nie mogę się ruszać z domu, no ale ja to jakiś, nie wiem, moim zdaniem z kilkaset razy tłumaczyłem, na jakiej zasadzie to działa, ale to mimo wszystko przychodzą nowi ludzie, widzą takie twierdzenia i wtedy mówią, oho, Marek skłamał. Tymczasem Marek nie skłamał, IBS jest chorobą o podłożu nerwowym, lękowym i krótko mówiąc, potworne bóle brzucha wraz z biegunką ujawniają się w chwilach stresowych, kiedy nie ma stresu, kiedy jest wszystko w porządku. Dzieje się to bardzo rzadko i praktycznie można by bez stresu w miarę normalnie funkcjonować. Też nie normalnie, ale jest to stan bliski normalnego. Dlatego jak jestem na motocyklu, zwłaszcza jak mam zakrytą twarz, nie stresuję się tego, że będzie mnie bolał brzuch. Nie pojawia się natychmiast ból brzucha. No po prostu się nie pojawia. Gdybym się natomiast stresował, gdybym poszedł na piechotę, nie ma szans. Rowerem zależy jaka odległość. Natomiast na motocyklu, w kasku, fakt praktycznie mogę się zachowywać jak człowiek zdrowy. Ale mimo tego, że to bezustannie tłumaczę, to jest to przekręcane. Są też przekręcone inne rzeczy, na przykład to, że
Mieszkam u mojej przyjaciółki, która jest po trzech zawałach serca, jest ode mnie 20, ponad 20 lat starsza, którą traktuję tak jak troszkę może drugą matkę, może za mocne słowa, ale no znamy się już wiele lat, no to zrobiono z tej osoby bardzo ciężko chorej moją kochankę, a ze mnie zrobiono na przykład męską kurwę, dziwkę, prostytutkę męską, która jest utrzymywana przez starszą kobietę. I takie rzeczy są bezustannie kolportowane, ale to dopiero od paru lat. Wcześniej było co innego, okradam ludzi, jestem żebrakiem, nie mam nowego samochodu, tak jak Sławek, bo sobie kupił Skodę z salonu, nową Fabię 55 kucy, nawet chyba jakieś korbki od Opla, mówił podwozie Opla jakieś specjalne mu dali, bo on, nie wiem czy to dlatego, że on jest wykładowcą, nie wiem. Pisało, że podwozie Opla, pamiętam to jak dzisiaj, bo pamiętam jak się z tego śmialiśmy. Oczywiście on się pomylił, no chciał się popisać jakoś, no samochód nie jest jakiś wyjątkowy, więc no chciał coś tam skłamać. Tak jak było, że wydał swoje książki, na książce napisał, że jego książka ma 2 miliony czytelników. Oczywiście kłamstwo, marketingowe kłamstwo, ugarstwo, no ale no tak to. Niektórzy muszą kłamać, żeby sprzedać swoje książki, niektórzy na przykład jak ja nie muszą kłamać, bo i tak moje książki są wykupywane. Ale to mniejsza z tym przechwalaniem się. Chodzi tylko o to, że powiem wam teraz ciekawą rzecz. Kiedyś rozmawiałem z bokserem i była, nie chcę mówić kto to był, bo to nie wiem, pewnie już państwu mówiłem, ale wolałbym już nie wracać tego tematu. Ja go kiedyś zapytałem, mówię, dlaczego wy codziennie nie robicie sparingów? Dlaczego codziennie się nie bijecie, nie okładacie się? Przecież w ten sposób byście byli bardzo sprawni, no bylibyście bardziej tak obici. I on mi powiedział wtedy bardzo ciekawą rzecz, że po prostu nie daliby psychicznie rady. Dlatego jakieś takie wojny ringowe to się robi tak, żeby było mniejsze napięcie, czyli tam z trenerem jakieś tam ciosy, zadaniówki, ale taka normalna napieprzanka, mowy nie ma, żeby to było codziennie, po prostu by psychicznie tego nie wytrzymali. No to był człowiek trenujący na gwardii z najlepszymi polskimi trenerami, więc myślę, że wiedział co mówi. I faktem jest, że ja tam kiedyś miałem tak, że tak z kolegą na rękawice, to powiem państwu, że jak się codziennie praliśmy, to któregoś razu tak mówię, słuchaj, może dzisiaj se darujemy, i ten wyraz ulgi na twarzy kolegi i ta ulga w moim serduszku, bo zawsze któryś tam w nohala zarobił, więc to tak wyglądało. Codziennie znoszenie napięcia jest nawet dla twardych, silnych ludzi nie do zrobienia, jeśli chodzi o psychikę. A teraz wyobraźcie sobie sytuację, że ja codziennie na swój temat w dzień były wpisy Sławka takie bardzo zgryźliwe, cyniczne, ale bez bluzgów. Natomiast w nocy były już spod innych ników bluzgi, wyzwiska i tak było codziennie. Co się dzieje z umysłem człowieka, który jest poddany stalkingowi przez osobę zaburzoną, bo ewidentnie, żeby coś takie straszne rzeczy robić przez tyle lat, dzień w dzień, to trzeba być osobą zaburzoną, więc co to powoduje w umyśle ofiary? Ano powoduje określone skutki. Powiedzcie mi proszę, co byście zrobili, gdybyście przeczytali kłamstwo na swój temat? No na przykład, nie wiem, no nie wiem, strzelam. Nie wiem, macie podbite limo i ktoś mówi, że jesteście codziennie katowani i gwałceni. No można wysnuć wniosek po limie, że jesteś codziennie bity, a równie dobrze mogłeś sparing z kimś mieć. No, mała szansa, ale gdzieś tam się uderzyłeś, masz limo, tak? No to zróbmy, że może, nie wiem, no łuk brwiowy, po prostu przywaliłeś głową gdzieś tam w coś. Zdarza się. Czyli jak byście zareagowali, gdybyście codziennie mieli styk z oszczerstwami na wasz temat? Albo z przekręceniem jakichś faktów z waszego życia? To jest oczywiste, żebyście się, pierwsze co by było, reakcja stresowa, rośnie kortyzol, adrenalina, denerwujecie się. Denerwujecie się, podejmujecie akcje obronne, chcecie oczyścić swoje imię i chcecie w jakiś sposób wytłumaczyć agresorowi albo mu przysrać jakoś, co też jest chyba normalną, myślę, reakcją. No i okej, i to robicie, ale wasz agresor jest gotowy 5-7 godzin dziennie pisać z wami i cały czas ciągnie ten jeden temat tego podbitego oka i tak jest codziennie. Gwarantuję państwu, że jeśli nie jesteście psychopatami albo socjopatami, to nie wytrzymacie 3 dni czegoś takiego. Jest to nie do wytrzymania dla istoty ludzkiej, dla zwykłego, normalnego człowieka, nawet silnego psychicznie. Później ta odporność rośnie, ale to nie jest za darmo, ale o tym za chwilę. Więc denerwujecie się, próbujecie prostować, po pewnym czasie widzicie, że
Wasz opór, wasza próba wytłumaczenia, wasza próba dosrania przeciwnikowi tylko go podnieca. W którymś momencie ja także sobie zdałem sprawę, że gdy wdaje się w jakieś wymiany słowne, to Sławek jakby promienieje, nabiera siły, staje się radosny, taki bardziej wyluzowany. Natomiast ja tracę energię, czuję się coraz gorzej, jest mi niedobrze. Bardzo rośnie mi poziom stresu, który bardzo źle wpływa na moje zdrowie i przede wszystkim tracę czas. A czas dla mnie zawsze był istotny, ponieważ pracowałem, rozmawiałem z ludźmi, pisałem artykuły. Potrzebowałem czasu, jak łania łaknie dżdżu, tak, ze strumieni. Jak łania łaknie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże, o. Przypomniał mi się, to chyba psalm bodajże ze Starego Testamentu. Tak więc po pewnym czasie zależy, czy ktoś w miarę ma jakąś intuicję. Ja już wyczułem, że to tylko jest możliwa ucieczka. I to nie dlatego, że ktoś tchórzy czy coś, bo ja na pewno nie jestem osobą, która by uciekała, tylko dlatego, że moja walka i mój opór tylko napędza przeciwnika, mi odbiera siły i jemu daje. No to jaki sens to ma? To jest tylko ładowanie mojego przeciwnika, któremu, i Sławek może o tym nie mieć zielonego pojęcia, on po prostu, gdy ktoś cierpi, się lepiej czuje. To jest zwyczajny wampir emocjonalny. Czyli osoba, która gdy zadaje ból emocjonalny, ból psychiczny innej istocie ludzkiej, sama czuje się jakoś tak spełniona, zadowolona. I teraz, co dalej się dzieje z człowiekiem? Człowiek musi wytworzyć pewne... Przepraszam. Człowiek musi wytworzyć pewne mechanizmy obronne. Jakie? No przede wszystkim musi zacząć się bać przejawiać siebie. Ponieważ wszystko, co napisałem, wszystko, co stworzyłem, wtedy jeszcze nie mówiłem publicznie, no były próby, miałem pierwsze próby na takim starym mikrofonie, oczywiście Sławek wyśmiewał się z tego chyba 2-3 miesiące jako sam i on robił tak zwane multikonta, ponieważ Sławek jest specjalistą w takim marketingowym, no w końcu jest wykładowcą marketingu, w tworzeniu wrażenia, że nie tylko on się ze mnie śmieje, ale też inne osoby. A ile ja maili dostawałem, że tam się ze mnie ktoś wyśmiewa i tak dalej. To jest cały czas były jego działania, które miały spowodować, żebym ja się poczuł poniżony, żebym poczuł tę krytykę, żebym obniżył jakąkolwiek swoją kreatywność. To jest wojna emocjonalna z drugim człowiekiem, niszczenie jego wiary w siebie, niszczenie jego emocji. To jest destrukcja człowieka na bardzo ohydnym poziomie. I teraz bałem się coś powiedzieć, bałem się coś napisać, bałem się przejawiać, ponieważ wiedziałem, że wszystko, co wyjdzie ode mnie, czy to spod mojego pióra, klawiatury, z moich ust, zostanie przekręcone, wyśmiane i wyszydzone. Czyli człowiek zaczyna zakładać sobie, jakby to powiedzieć, zakłada sobie maskę, zakłada uzdę sobie, zakłada sobie takie homonto. Nie pozwala sobie człowiek, a miałem wiele wspaniałych pomysłów, na własną kreatywność. Na przykład kiedyś pamiętam, była taka sprawa, kiedyś się wkręciłem w handel domenami. Pomyślałem sobie, znajdę jakąś fajną domenę, kupię ją tam za 2-3 zł w promocji. Będzie na tę domenę jakiś popyt. No to wtedy sobie zarobię na tym. Kupiłem, pamiętam, domenę mędownia.pl, jak dzisiaj to pamiętam, czyli kojarząca się z komisariatem policji. Myślałem, że może jacyś młodzi ludzie będą jakąś stronę robili czy coś, że sprzedam ją zyskiem. Wyobraźcie sobie, że nawet to wyśledził, bo on śledzi. Wszystko śledził, co robiłem, jakie strony zakładałem. Wszystko śledził, po całym internecie łaził, co wyrabiałem. Tak samo jak tej dziewczynie, tej pisarce, która napisała o nim z nazwiska normalnie, liczył jej okres. I wyliczył, że kłamała, nie mogła tam kopulować z kimś, bo akurat miała tego dnia okres. Czyli to jest właśnie tego typu, to jest nękacz, to jest zawodowy nękacz ze Sławka. Więc wszystko, oczywiście te domeny były wyszydzane, wyśmiewane, gdzie się tylko dało. Czyli każde moje działanie zostało nałożone, na każde moje działanie została taka nałożone ciężar. Bałem się cokolwiek zrobić, wszędzie tylko się spodziewałem szyderstw i się zawsze ich praktycznie spodziewałem i zawsze one były. Właśnie tak wygląda taka wojna. Wygląda wojna ze stalkerem, który wszystko, co wymyślisz, wszystko, co stworzysz, wszystko, co chcesz zrobić, wszystko wyszydza, przekręca i wyśmiewa.
I to jest cały czas. I teraz sobie wyobraźcie, jak ktoś wam napisze przykrą rzecz, bo czasami ludzie mówią, a tam Marek, olej go, nie przejmuj się. Ale gdybym takiej osobie napisał coś nieprzyjemnego, ta osoba się obraża, przez kilka lat by to przeżywała. Może do końca życia. Tymczasem, jeśli ktoś przez kilkanaście lat musi dzień w dzień znosić wyzwiska i oszczerstwa na swój temat i ktoś mówi takiej osobie, nie przejmuj się, Marek. Oczywiście, to jest dobra rada. To jest tak, jakbyś był w szpitalu z rakiem, masz tydzień życia, bym ci powiedział, nie przejmuj się, przecież jest karma, byłeś dobrym człowiekiem, urodzisz się w następnym wcieleniu, nie wiem, jako bogacz będziesz jeździł Fabią z salonu i będziesz szczęśliwy, tak? No nie przejmuj się, nie ma się czym przejmować. Czyli stalking, nękanie internetowe, głównym takim, jakby to powiedzieć, głównym uszkodzeniem, które to robi, jeśli mogę tak powiedzieć, no nie mogę znaleźć teraz słowa, jest to, że człowieka kreatywność zostaje jakby zamknięta. Człowiek się boi podejmować sam decyzję, boi się realizować śmiałe i szalone pomysły, a pamiętajmy, że to największe fortuny powstają właśnie z przełomowych, oryginalnych pomysłów. Człowiek się zamyka w sobie, a często tak jak niejedna już osoba w internecie ma tego dosyć i jednak ucieka przed Sławkiem albo udaje, że ucieka, ale już się nie chce ujawniać, żeby nękacz tej osoby nie dojechał, jak to się mówi, dojechał. Więc człowiek się zmienia. Człowiek sobie radzi, ja sobie zacząłem radzić z tym. Oczywiście było wiele strasznych chwil, kiedy cały czas były blogi na mój temat, był wykop 3 lata, potem był blog na Ejobie, dostali pismo przedsądowe, wreszcie go skasowali. Na wykopie też go skasowali jako kanister, ponieważ jak dostali pismo z prokuratury, że jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, to się od razu z wykopu najpierw moderatorzy pisali mi, że to jest nieprawda, że to bzdura, że oni nic nie widzą, a tymczasem skasowali, jak dostali od prokuratury pismo. Czyli pamiętajcie, moderacja wykopu była świadoma, widziała to wszystko, była oficjalna duża dyskusja, po której mnie nie tylko zbanowali na wykopie, ale oskarżyli o fałszywe multikonta. To teraz nagle się okazało, że jak prokuratura zobaczyła, że to jest ewidentnie podejrzenie przestępstwa, to szybciutko go skasowali. No taki jest wykop, możecie tam stracić wszystko. Wykop dostawał maile ode mnie, błagalne listy, nawet dostałem jakiś list podpisany przez twórcę wykopu. Wiadomo, że on ma dużo listów, no ale no jednak się powinien patrzeć, co podpisuje, bo podpis był jego osobisty. Prosiłem o pomoc, o ujawnienie jego danych, odpisali mi coś bezczelnie, co tam zgodnie z prawem. Nikt nie kiwnął palcem w mojej sprawie, mimo że zostawiałem im pieniądze. No i co? No i teraz funkcjonuje kolejny blog i to jest cały czas blogi na mój temat, gdzie się tylko da. Tak więc, szanowni państwo, poradziłem sobie z tym, mogłem funkcjonować. Wiadomo, że mimo będąc pod obstrzałem bezustannym, jednak stworzyłem forum, stworzyłem Samiec Web, teraz Samiec News, funkcjonują strony, Facebook. No ale niestety wojna trwa, jest dla mnie bardzo obciążająca. Utopili mi olbrzymią ilość pieniędzy, które zarobiłem ciężką, wieloletnią charówką. Zatopili mi kanał z 6 milionami wyświetleń, Radio Samiec. Chyba jeszcze ponad, bo 12 tysięcy subów, 6 milionów wejść. Musiałem wykupywać na Vimeo, no straty duże. Książki moje rzucili do internetu. Poza tym moim zdaniem Sławek już doszedł do wniosku, że z internetu mnie nie wykurzy, a to mi właśnie obiecywał. Więc podejrzewam, że zapadła decyzja, żeby mnie już wyeliminować, czyli doprowadzić albo do okaleczenia, albo do, nie wiem, do morderstwa. No prawdopodobnie do tego, bo razem z ekipą na wykopie nasz były moderator Szymon F., o ksywie Vincent, który był naszym moderatorem, nieładnie się zachowywał, no, wykradł nasze rozmowy prywatne, rozdał moje dane, informacje o mnie, mój numer telefonu, wszystko rozdał hejterom, ludziom, którzy mnie nienawidzili, o których wiedział, że jest taka, a nie inna sytuacja. Jeszcze takiej zdrady w życiu naprawdę nie doznałem. To jest coś nieprawdopodobnego, jak ludzie potrafią być nienawistni. Prawdopodobnie też podejrzewamy, nagrywał nasze rozmowy na Skype'ie, no ale tam głównie płakał, prosił o pomoc, bo to był właśnie taki typ, który bezustannie wymagał atencji, jak taka dziewczyna, normalnie taka mała dziewczynka,
dawaliśmy mu tę atencję, bo myśleliśmy, że on jest potrzebujący. No i niestety po jakimś czasie, bez żadnego powodu, po prostu zdradził nas wszystkich. Także też jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przez prokuraturę, dlatego że groził mi i na wykopie był jego słynny wpis, że zaprasza ludzi z wykopu, żeby tu przyjechać. Także krótko mówiąc, podjęli wiele kroków, żeby mi ktoś zrobił wreszcie krzywdę fizycznie. Są wklejane moje adresy, są namawiani lewicowi youtuberzy, środowiska żydowskie, feministyczne. To jest jedna bezustanna wojna, hejterka, groźby śmierci, zdjęciami. Przyjeżdża Pawełek z Lidz, robi pod tym kolejny hejter w tym wszystkim. Ma kilka postępowań karnych. Mam nadzieję, że skończą się wreszcie te maile z groźbami śmierci, jak to podrzuci pedofilię na komputery, wydłubie mi oczy, że załatwione jest, że mnie wychuśtają pod celą i poza celą i tak dalej. Już nie ma sensu o tym mówić. Więc cały czas właśnie no tak sytuacja wygląda. No i co? I człowiek może przetrwać to wszystko, ale niestety powstają pewne blokady emocjonalne. Człowiek się boi jakby wyartykułować swoje marzenia, wyartykułować swoje pomysły. Każdy pomysł, każda myśl, każdy biznes, to wszystko jest taki wewnętrzny mechanizm, który to powstrzymuje, który prowokuje bardzo silne reakcje lękowe. I to jest niestety cena, jaką musiałem zapłacić za to, żeby przetrwać w ogóle, żeby przetrwać lata tego horroru. Natomiast już się teraz poprawiło przede wszystkim, dlatego że mam wielu może nie, ale mam życzliwych ludzi wokół siebie. Wiem już, ile jestem wart, wiem, że czegoś potrafię dokonać praktycznie z niczego, więc bardzo mocno jakby mi to poszło do góry, jak mam pomysł, to go realizuję. Natomiast te blokady odzywają się jako lęki, jako silne uczucie stresu. Bardzo mocno siadło zdrowie przez to, co oni wyrabiają. I także Państwo wiedzą, że jeden z nich wystąpił publicznie i powiedział, że mi zgwałci matkę, że wyrzuci moje książki gdzieś tam na rynek, żeby mnie zniszczyć finansowo, że wezmą jakieś fałszywe informacje o mnie, żeby zniszczyć mi wiarygodność, że zniszczą mi tę wiarygodność, że jacyś dresiki będą mi bili. Czekajcie, co tam jeszcze było. Nie, no to cała masa tego gruźb była. Normalnie goście już występują z twarzą, to robią. Dlatego, no tak jak Państwu mówiłem, są wszędzie wysyłane donosy, listy, sprawy w skarbówce, ale jestem tutaj czysty jak łza, więc nic się nie udało. Gdzie tylko mogą, są problemy robione. No i co? No i wszyscy youtuberzy, zwłaszcza ci o poglądach lewicowych, są zasypywani mailami, listami, żeby załatwić tutaj nasz kanał. I stąd są ostatnio właśnie takie nagrywki, kiedy mówię jedną rzecz i z tego jest robione, że ciężko chorych kobiet w depresji żądam seksu za podanie im tabletki. No tak wyszło, że jestem jakimś potworem, bestią. Można zobaczyć na tych kanałach, na kanale Radio Samiec 2, tam gdzie setki pań, może i tysiące, tylko ja bardzo wiele takich najgorszych bluzgów kasuję, ale te, co są wyzwiska cały czas, to nie kasuję. Żeby Państwo mogli zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Także człowiek poddany wieloletniej presji niestety wytwarza w sobie mechanizmy obronne, które nawet gdy ta presja już ustanie, no to te mechanizmy wieloletnie istnieją w człowieku i go rujnują. Rujnują go. Jednego zrujnują, mnie nie zrujnowały. Jestem przyzwyczajony do wieloletnich batalii i byłem też w bardzo ciężkich sytuacjach życiowych, sobie jakoś plus minus wychodziłem. Nie wiem jakim cudem, ale jakoś się udawało. W tej sytuacji podejrzewam, że też sobie poradzę, natomiast też coraz częściej mam ochotę tym pieprznąć wszystkim, bo to jednak pomaganie ludziom jest bardzo, bardzo niewdzięczną rzeczą, bo ludzie jakby nie chcą pomóc tobie, a niestety informatyk kasę chce, człowiek od stworzenia strony kasę chce, za serwery, za domeny, za struktury, które ograniczają napaści na forum, bo przecież takie były ataki DDoS-owe wiele razy, też trzeba zapłacić. No, nikt się nie zaspokoi uśmiechem, tak jak do mnie piszą, że no, mają sprawę, no trzeba by parę godzin posiedzieć, posłuchać czyichś problemów. No tak, no ale ja muszę zarobić, żeby to wszystko popłacać i żeby ten człowiek mógł na przykład audycji posłuchać na luzie bez reklam,
żeby mógł sobie coś poczytać za darmo, żeby na forum mu pomogli. No ja wszystko muszę napierdalać od rana do wieczora tak naprawdę. A często też, nie wiem czy Państwo wiedzą, jestem budzony w nocy, gdy na przykład trolle włażą w nocy, robią różne problemy. I często muszę wstać w nocy i też ogarniać różne sprawy, więc to wszystko nie jest takie wcale proste. Dlaczego porównałem to z państwem polskim? Musiałem Państwu to dokładnie opisać, ponieważ człowiek, który styka się z atakiem, musi się przystosować, musi się zaadoptować do swojej sytuacji. Ja to zrobiłem i dzięki temu mogę przetrwać. Będę dzięki temu krócej żył, będę pogłębia się IBS, ale mogę jakoś funkcjonować. Tak samo państwo polskie, które na ostatnie kilkaset lat to, przepraszam, straszna tragedia, zwłaszcza no te ostatnie czasy, no odzyskaliśmy niepodległość, nagle się okazało, mamy własne samochody, no tam niby trochę na licencji, własne samoloty, własne czołgi, wiem, że na licencjach, ale słuchajcie, to było 20 lat, były trzy zabory, wszędzie były różne prawodawstwa, zasady, tory ponoć się słyszałem, różniły, rosyjskie tory były różne od austriackich, więc no trzeba było wszystko pozmieniać. Byliśmy strasznie nędznym i biednym krajem, nędznym w sensie finansowym. Niestety też troszkę pod względem intelektualnym, dlatego że no zaborcy, nie zależy na tym, żeby byli patrioci wykształceni, mądrzy, taki się albo wybijało, albo uciekali na emigrację. Dlatego właśnie państwo było no w sytuacji strasznej. Potrafiliśmy sobie poradzić, był cud nad Wisłą. Wydawało się, że troszkę mamy szansy. No i niestety II wojna światowa, gehenna, potworne zniszczenia, za które nam nie zapłacili. W międzyczasie nasi ukraińscy sąsiedzi nas rezali w sposób, nie wiem do czego to można porównać, nie wiem, do rzezi Ormian może, ale to nasi sąsiedzi ukraińscy robili z nami to dużo bardziej brutalnie. No to ktoś mógł to porównywał do rzezi Tutsi i Hutsi, już nie pamiętam, się ciągle mylą ci Tutsi i Hutsi, więc oni się tam maczetami rezali, ale wiecie, zginąć od maczety, a ginąć od zadławienia się własnymi jelitami, albo gdy kobiety patrzyły, jak ukraińscy sąsiedzi rozwalali dzieci, malutkie niemowlaki o ścianę i potem na przykład wszywali w brzuch. To, słuchajcie, to po prostu to, co Ukraińcy Polakom robili, to była tak brutalna nienawiść. Nie, że przyszedł, zabił, podciął gardło szybko, tylko było pastwienie się, bestialskie pastwienie nad Polakami. Potem wiadomo, lata komunizmu, lata promowania służalczości, jak to było, co się robi, co się leży, 1000 złotych się należy, czy jakoś tak. No wiadomo, że to był no syf, kiła i malaria, ten komunizm w Polsce. Właściwie to taki socjalizm był w Polsce. No i co, szanowni państwo, no i później, żeby ludzie myśleli, że może będzie wielkie odrodzenie, jak w 1920, jak sobie daliśmy radę, natomiast niestety przyszedł TW Bolek Wałęsa, donoszący na przyjaciół za pieniądze. Byli komuniści, którzy okupowali Polskę z ramienia ZSRR, przejęli firmy, spółki, zaczęła się szalona wyprzedaż wszystkiego, co zdaniem wielu ekonomistów wcale nie było takie przestarzałe i złe, jak nam się wmawia. Można to było restrukturyzować, wszystko powyprzedawali, całe miasteczka wpadały w alkoholizm, w nędzę, nie było zakładów pracy, no coś strasznego w Polsce było, ile się ludzi powywieszało, to horror był. Potem Balcerowicz, wywożono wagonami pieniądze z Polski, wystarczyło, że przyjechał na przykład bogaty amerykański Żyd do Polski, wiedział, miał informację, że będą sztywne stopy procentowe, tam 100 ileś procent, czy tam nawet do 200 dochodziło, wkładał $1 000 000, wywoził 2-2,5 miliona dolarów, czysty biznes gwarantowany przez państwo. Nadal niektórzy ludzie mówią, że Balcerowicz, czyli człowiek, który był komunistycznym sługusem i był w partii, głupotami się zajmował w tej partii, że to jest Mesjasz, który zbawił Polskę. Ciekawe, że w innych krajach postkomunistycznych tego Mesjasza nie było i jakoś sytuację, taką realną sytuację, bo według statystyk to oczywiście można powiedzieć, że u nas jest lepiej na przykład niż w takich Czechach, ale każdy, kto tam był, wie, że się ogólnie tacy normalni ludzie mają większą siłę nabywczą. W statystykach wygląda to aż nie aż tak bardzo. No ale według statystyki, no jeśli weźmiemy dwa psy, tak, to każdy ma po trzy nogi. Czy jakoś tak było?
Więc, szanowni państwo, czy jakoś już pomyliłem, ale już jestem zmęczony. Szanowni państwo, więc Polska, jako nasza kultura, jako tradycje, jako zachowania ludzi, była okupacja, byliśmy mordowani, wysyłani na roboty, cały czas wyzyskiwani, nie pozwalano nam na jakąś prywatną inicjatywę, bo to za komuny było tępione. Czyli te wszystkie wydarzenia traumatyczne, tak jak stalking na zwykłym człowieku, spowodowały takie zmiany w naszej świadomości polskiej, że właśnie dlatego to jest taki problem, żeby Polska się szybko odrodziła ekonomicznie i ogólnie. Dlatego, że my mamy wiele blokad. Mamy wiele blokad psychicznych. Nie jesteśmy aż tak bardzo kreatywni. Są jednostki, ale niestety kilka jednostek w skali takiego kraju to jest za mało. Mamy takie pozostałości, wiadomo, za komuny. Przeważnie, jak ktoś miał dużo pieniędzy, no to no coś było nie tak, nie było to za czyste. Teraz dużo ludzi uczciwych, nie biorących łapówek, może być ludźmi zamożnymi, ale nadal zostało to w naszej jakby kulturze narodowej. Także zostało w nas dużo takich mechanizmów adaptacyjnych, które były dobre, pozwoliły nam przetrwać zabory, wojny, bezustanne powstania, oprócz jednego przegrane, rzezie, zdrady przyjaciół, zdrady aliantów, zdrady braci rzekomych Ukraińców. Wszyscy nas pozdradzali, wszyscy nas tu najechali, zniszczyli. Oczywiście nam nie zapłacono płacą murzynom za epizody kolonialne sprzed 100 lat. No może nie epizody, może to za przykre słowo. Ale wiecie, o co chodzi. Płacą za 100 lat w Afryce za kolonię murzynom, a nam nie chcą zapłacić naszym sąsiadom, którym zdewastowali państwo całe. Cała Warszawa 80% zniszczona. Niby dali nam tereny zachodnie, ale to tam było wszystko. Śrubki, wszystko było wywożone oprócz kamienic. Przecież Ruscy wszystko wywozili, co się dało. Straciliśmy olbrzymie terytorium, także, szanowni państwo, jest bardzo duża, moim zdaniem, korelacja między zaatakowaniem przez stalkera, między ciężkimi doświadczeniami człowieka, który został doświadczony działaniami stalkera, a umysłem kolektywnym Polaków. Dlatego ja myślę, że jak wychodzą jakieś dziwactwa z farbowanymi włosami, mówią, że Polacy nie są nowocześni, Polacy nie są na luzie i tak dalej. No żeż kurwa mać, no jak można być na luzie? To jest tak jak Marek, nie przejmuj się. Sprawy sądowe, gigantyczne koszty, to, przepraszam, to co zarobiłem, zamiast sobie coś za to kupić, przecież uczciwą pracą zarobiłem. Wszystko jest przez zgłoszenia, zrobili mi te donosy na kanał, straciłem. Teraz się znowu wspinam tam, gdzie byłem, zdajmie mi to pewnie z rok i wtedy znowu mi uwalą kanał, zgrupują się tak jak dawniej na portalach kilkanaście osób i będą słali zgłoszenia, pozakładają po kilkanaście kont na YouTube i tak utopią znowu. Chciałem założyć reklamy, żeby było dobrze, no ale wrzask, że się sprzedaje, no i to jest pomóż, 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 no ale żeby zarobić na tę pomoc, no to też nie zarabiaj, bo się sprzedajesz, no i to jest. No nie dogodzisz tym biednym, chorym, nieszczęśliwym ludziom, bo po prostu cię zjedzą. I to jest właśnie coś takiego, że no Polacy nie mogą się za bardzo wyluzować. Tacy jesteśmy, takie mamy mechanizmy adaptacyjne, takie mamy uwarunkowania, taki mamy, jakby to powiedzieć, nasz umysł polski kolektywny. I niestety, żeby to zmienić, trzeba pokoleń, trzeba życia w spokoju. Trzeba życia w pokoju przede wszystkim, bez wojny, bez ciężkich zagrożeń i wtedy dorabiać się i te pokolenia będą rosły, będą się te pokolenia pozbawiały jakby tych naszych ojców i naszych dziadów blokad w psychice, które musiały być, żebyśmy przetrwali. Gdybyśmy byli wyluzowani na luzie, no to byśmy prawdopodobnie jako naród nie przetrwali. Ludzie się dostosowują do bardzo ciężkich sytuacji, ale niestety te mechanizmy adaptacyjne są fatalne. No to jest tak, jak mnie tam upokarzali i gnoili. Musiałem się nauczyć bić. I co z tego, że sobie tam poradziłem? Nie z każdą złą sytuacją, ale poradziłem sobie to, co trzeba, sobie załatwiłem. Natomiast do tej pory jestem człowiekiem lękowym. Ciągle patrzę, czy ktoś mnie fizycznie nie atakuje. I to są właśnie mechanizmy adaptacyjne, które mimo, że sytuacji już nie ma, te mechanizmy nadal w człowieku są. Przecież ja normalnie żyję, jestem normalnym 40-letnim mężczyzną, no 39-letnim.
Tymczasem u mnie odpalają się reakcje, które były dobre, gdy byłem w sytuacji zagrożenia, gdy musiałem się bić na pięści i tak dalej. Ale teraz nie ma takich sytuacji, nikt mnie nie chce napadać, normalnie, spokojnie żyję. Uśmiecham się do ludzi, jestem pomocny dla ludzi, ale tu się cały czas odpala. Cały czas na oriencie jestem, czy ktoś tam nie chce i cały czas instynktownie się pojawiają we mnie myśli, jak kogoś uderzyć, żeby go jak najszybciej położyć na ziemię i tak dalej. To są właśnie mechanizmy, które zostały sprzed ilu? No sprzed 20 lat i to nadal jest. I dokładnie o tej samej adaptacji mówię Państwu, gdy mówię cały czas Państwu o gadzi mózgu u kobiet. A przecież mężczyźni też, to jest ta struktura, która była pierwsza, która pozwoliła nam najlepiej się dostosować, że kobiety, żeby zaadaptować się do strasznych warunków, gdzie nie było ZUS-u, SRUS-u, lekarzy, szpitali, lodówek, prądu, lokówek, kosmetyków. Kobiety musiały zdradzać. Poszedł chłop na mamuta, zginął i co? Dzieciaki jej giną. Dała się zapłodnić kilku czy kilkunastu samcom, to wtedy była szansa, że któryś się zaopiekuje nią i jej dziećmi. No tak, tak, tak to musiało być, bo umieralność była straszna. Zresztą w średniowieczu chyba gdzieś czytałem, chyba na 8 dzieci 6 umierało, czy 5. Nie pamiętam już dokładnie, straszna była ta umieralność. Ludzie żyli tam po 30 ileś lat, po 40. 40-letni mężczyzna to już mędrzec w sumie był. Tak więc to są właśnie mechanizmy adaptacyjne. I dlatego Państwu właśnie o tych mechanizmach mówię cały czas, że co z tego, że teraz nie trzeba zdradzać, że są ubezpieczenia i tak dalej. Co z tego, że jestem już bezpieczny? Nadal są te mechanizmy we mnie. Co z tego, że teraz śmiech gościa, który jeździ starą Fabią, już na mnie praktycznie nie działa, bo znam ludzi, o których on mógłby sobie pomarzyć o znaniu i moja samoocena bardzo wzrosła, ale nadal mechanizmy adaptacyjne do tamtej tragicznej sytuacji, kiedy byłem bez pracy, bez pieniędzy, z ciężko chorym ojcem, który ciągle był w szpitalu, a ja byłem ciężko chory na IBS i musiałem sobie radzić. 20 biegunek dziennie, podejrzenie raka jelita grubego, jedyna ucieczka od koszmarnej, piekielnej rzeczywistości to komputer i wchodzę do komputera i czytam, tylko rano się budzę, ty sraluchu pierdolony, warujesz przy komputerze, ja cię zniszczę, zobaczysz, ciebie nie będziesz w internecie. I to tak cały czas, dzień w dzień. I uciekasz z tego bloga, uciekasz z forum Gazety Wyborczej. Możecie zobaczyć Sławka, który się ujawnił się Sławek Dwa Światy, forum Gazety Wyborczej. Proszę bardzo, ja nic nie wymyślam, nie jest żaden wymyślony potwór, tylko to jest jak najbardziej on, są jego dane wstawione i normalnie na legalu przychodził, przedstawiał się, sam się przedstawił, kim jest. Pochwalił się oczywiście, że ma doktorat, że jest kimś. I tak dalej, i tak dalej. Także szanowni Państwo, no tak to wszystko wygląda. Te mechanizmy adaptacyjne są potężne i żyją w nas, mimo że my, jakby nasza rzeczywistość się zmieniła, już nie musimy. Ale żeby mechanizmy adaptacyjne się zmieniły, musi minąć bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu. Dlatego tak właśnie tyjemy. Przez setki tysięcy czy miliony lat ludzie umierali z głodu, więc organizm jest nastawiony, zdrowy organizm jest nastawiony, żeby dawać poczucie przyjemności, żeby dawać te kalorie, bo w razie głodu no to po prostu przetrwa ten, kto ma większy brzuch, więcej tłuszczu. Ten, który ma tak zwanego tasiemca i szybko spala, to jemu jest dobrze w naszej teraz cywilizacji. Ale jeszcze 70 czy 80 lat temu w czasie wielkiego głodu na Ukrainie, gdzie w kilku falach zginęło, mówi się, różnie się mówi, od 6 do 10 milionów ludzi z głodu. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, rodziny swoje dzieci zjadały. Jak było na przykład kilkoro dzieci, no to się brało najmłodszego, zabijało, podrzynało gardło, gotowało i żeby reszta przeżyła. No a co zrobisz? No nie da się, no inaczej. To był właśnie system komunistyczny. Jakim cudem chodzą debile młodzi z sierpem i młotem po polskich ulicach, to jest szok. Komunizm był czymś dużo gorszym niż nazizm. Tak więc, szanowni Państwo, no tak to wygląda. Więc jeszcze 80 lat temu, no ten, kto miał więcej tkanki tłuszczowej i mniej spalał, miał większą szansę przeżycia. Także zobaczcie, jak to jest. Nam to teraz przeszkadza, ale to jest adaptacja wywołana warunkami, które były przez setki tysięcy czy miliony lat istnienia rodzaju ludzkiego. Także szanowni Państwo, tak te adaptacje powodują, dlatego jesteśmy takim państwem mało wyluzowanym i to trzeba się bardzo do narodu polskiego, do takiego polskiego umysłu kolektywnego odnieść z dużą
porcją takiej serdecznej miłości. Przytulić tę Polskę, tych Polaków, bo my jesteśmy w spadku, dostaliśmy część mechanizmów adaptacyjnych naszych ojców i dziadków. Ciężkie, straszne życie pełne zbrodni, horrorów, przemocy, wojen, wywózek do obozów koncentracyjnych, bestialskich eksperymentów paramedycznych, nieludzkich, już nie będę mówił, bo Państwo nie zaśniecie, dużo na ten temat czytałem, robionych przez fajne koncerny niemieckie, które nam teraz fajne szczepionki dają, a tym, którzy zadają pytania o te szczepionki, to wyzywają od proepidemików. Także jak nie wierzysz, że korporacje niemieckie nie kochają Polaczków i chcą im dobrze zrobić, no to jesteś proepidemikiem, jesteś złym, niedobrym człowiekiem. Ale jak fajne są korporacje, które oczywiście były wiele razy w sądach skazywane za, wypłacały olbrzymie odszkodowania za oszukiwanie ludzi na wskutek których oszukiwania ginęli ludzie przecież jak najbardziej. To były gigantyczne kary. Musiałbym w necie poszukać, jakie firmy płaciły te kary. No to jak tym firmom fajnym nie wierzysz, koncernom farmaceutycznym, jesteś zły, niedobry, jesteś głupi i w ogóle jesteś oszołomem i nosisz folię na głowie. No i tak w taki sposób się urabia ludzi, no fajne niemieckie koncerny, fajne, tak. Tak, szanowni Państwo, no to by było na tyle. Ja jestem w związku z tym, Polska dla mnie to jest takie bardzo silne, bardzo buntowniczo nastawione, zahukane, nieśmiałe dziecko, które ma olbrzymi talent, które ma olbrzymie, niesamowite możliwości, ale zastraszone, bojące się coś zrobić, ponieważ miało złych opiekunów, które to dziecko coś chciało powiedzieć, pochwalić się, zapłakać, zaśmiać się, było katowane, bite. I to jest właśnie my, jesteśmy właśnie my, Polacy, jesteśmy takim bardzo zdolnym, silnym dzieckiem, które jest po prostu jeszcze pełne tych mechanizmów, tych blokad, tego strachu, że ktoś nam znowu coś zrobi. Dlatego ja bardzo szanuję polski naród i to jest dla mnie takie, po prostu takie dziecko. Takie dziecko do przytulenia, do pocałowania, do pogłaskania. Tak jak dobry ojciec, pogłaskać po głowie, przytulić synka, ale pójść z nim, pokazać synku. Tutaj ci kolega popycha, to daj mu w mordę. Tu chodź synku, sobie pójdziemy na plac zabaw, się pobawimy, to sobie w nogę coś pogramy. Tu sobie pójdziemy, nie wiem, jakiegoś pieska ci weźmiemy, żebyś się nauczył przytulać i w ogóle zajmować istotą żywą, żebyś się uczył odpowiedzialności. Tutaj synku masz, wymyj samochód tacie albo nie wiem, nie mów mamie, że tutaj przyszła sąsiadka, jak mama była w pracy, to dostaniesz hajs, czyli takie zarabianie uczciwe. I to jest właśnie, przepraszam, Polska, takie bardzo zdolne, inteligentne, bardzo takie, no, z bardzo dużym potencjałem dziecko, które no, było bite i ono się tak zastraszone, ono się dopiero rośnie, przybudza się. Na razie tak się rozgląda to dziecko, co by tu można zrobić i się bardzo boi coś zrobić szalonego. Niestety jest dużo sił w polskim narodzie. No to nie są, to nie wszystkie z tych sił są polską nacją niestety. I te siły mówią, cały czas budują poczucie winy, a to za śmierć Żyda 2000 lat temu. Kolejne siły prowokują poczucie winy za to, że niby Żydów gdzieś zabijaliśmy. No wszędzie Żydzi, wszędzie, gdzie by nie spojrzeć, jakieś poczucie winy, a to, że mordowaliśmy. Nie mordowaliśmy, tylko sami byliśmy mordowani razem z Żydami. No taka jest prawda. I ciągle jest w nas wbudzane poczucie winy, poczucie wstydu, że jesteśmy gorsi, że się we Francji z nas śmieją. Ludzie, do cholery, z jakiej Francji się śmieją? Ludzie we Francji, przepraszam, telefon miałem. Szanowni Państwo, jaka Francja? Jaki wielki świat, jaki Zachód? Dajcie spokój, oni mają bunty, tam gwałty są cały czas, ci murzyni po prostu getta sobie robią całe, zamachy ciągle, strzelają do tych, co Allahu coś narysują, czy tam napiszą. Dajcie spokój, jacy Francuzi się z nas śmieją? Francuz to w metrze stoi, tylko łeb w dół patrzy się, żeby gdzieś od murzyna nie zarobić po ryju. Jaka Francja? Jakie Niemcy? Co mnie obchodzi w ogóle, co jakiś Niemiec robi? A niech się śmieje z czegoś jakiś Niemiec, jakiś Francuz. W dupie to mam. No taka jest prawda, szanowni Państwo. Mam to właśnie w tym miejscu, o którym, szanowni Państwo, no w sposób niedyplomatyczny, za co przepraszam, wspomniałem. Co mnie obchodzi, co sobie ktoś myśli? Mamy tysiącletni naród, nic się nie mamy czego wstydzić, po prostu przegraliśmy, byliśmy za słabi, były złe decyzje. Ciągle agentura, ciągle wstyd, ciągle
pomaganie innym, no i sprali nam dupę, kilka razy upadliśmy i wrogowie zadbali, żebyśmy się nie podnieśli i nadal o to dbają za pomocą gazet, za pomocą swoich mediów i cały czas jesteście winni, a to za to, a to za tamto, za co kurwa ja jestem winny? Za to, że moja babcia z narażeniem życia swoich dzieci Żyda trzymała, zresztą bardzo porządnego, był lekarz pediatra. Za co ja mam być winny? Co ja komu złego zrobiłem? Żeśmy wszystkim pomagali, żeśmy przyjęli pierwsze uderzenie Hitlera, zamiast zrobić z nim pakt i pójść z nim na Rosję, żeśmy wszystkim dupę lizali. Ruskim żeśmy nie wywołali wojny 17 września, co by moim zdaniem znacząco zmieniło naszą sytuację po wojnie. Ale oczywiście były poklepywania angielskich dyplomatów, klepali po plecach, to o to, takie klepanie cały czas, o, oklepanie od rana do wieczora, żeby tylko Ruskim wojny nie wywoływać, a powinniśmy, bo nasi sojusznicy by wtedy, no, to jest temat na oddzielną dyskusję, jestem bardzo ciekawy i nie znam, za bardzo tego tematu nie zgłębiałem. Muszę trochę pochodzić po forach, tam gdzie są historycy, fani historii i trochę poczytać, co mądrzejsi ode mnie mają do powiedzenia, bo to jest bardzo ciekawy temat. Dlatego, szanowni państwo, przestańcie mi mówić, znaczy wy mi tego nie mówicie, tylko ogólnie nie przejmujcie się tym, co oni tam piszą, że się z nas śmieją. Nikt się z nas nie śmieją, jacyś menele w Unii Europejskiej, jakiś pijany przewodniczący. Kto się z nas śmieje? Z czego mają się śmiać? Bo Murzynów nie wpuszczamy. Przecież wpuściliśmy ponad 2 miliony Ukraińców. Ile jeszcze mamy ludzi wpuszczać? Dostają pieniądze, dostają opiekę medyczną, no bez przesady. Nie wyparli się UPA, nie wyparli się Bandery. Pojawiają się coraz mocniejsze głosy, żeby Przemyśl był dla nich. No, dziękuję bardzo, jak będą do nas coś mieli, 2 miliony Ukraińców, niech tylko 1% z nich, jeden wysadzi fabrykę, drugi jakąś drogę i masz zablokowane całe państwo. To jest strzelanie sobie w stopę, to co zrobili z Ukraińcami. No ale po co Polakowi, Polaka ściągnąć z emigracji, zapłacić mu godną pensję, żeby mógł rodzinę utrzymać? Najlepiej ściągnąć katolika z Filipin, z Korei Północnej, widziałem, że tu przychodzą albo wziąć Ukraińca, niż dać Polakowi, tak? No właśnie, także to tak wygląda. Szanowni państwo, to tyle. Pozdrawiam serdecznie, miłego wieczorku, dobranoc, cześć.